Ciekawe zapytanie kierowcy, który nagle zaczął nosić okulary, tak jak ja. Nie miał wcześniej tego wpisu w prawie jazdy, nie miał kodu 0106 lub 01. No i martwi się, że po wizycie u lekarza będzie musiał zdawać, ale powtórny egzamin państwowy na prawko. Oczywiście dobrze wiesz, że zdać nie jest łatwo, czasami trzeba dobrać jazdy dodatkowe. No i koszt tego też jest spory. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od zapytania internauty. Witam, mam takie pytanko, niedługo idę na psychotesty i na badania lekarskie i jeśli teraz dobiorę sobie okulary i pojadę na psychotesty, to czy muszę w nich też pójść na badania lekarskie? No i co z faktem, że wcześniej nie potrzebowałem okularów do jazdy samochodem? Nie było to oczywiście zaznaczone w moim prawku stosownym kodem, a teraz będę je miał. No i co lekarz zrobi z tym fantem? A przede wszystkim, czy będę musiał jeszcze raz zdawać egzamin na prawo jazdy? Powtarzam, jeszcze raz zdawać egzamin na prawo jazdy w WORD-zie? Proszę o odpowiedź. Jak widzisz, tutaj wątpliwości jest kilka, ale najważniejszą tą wątpliwością jest konieczność zdawania egzaminu na prawko, ale po samych badaniach lekarskich, no czy w tym przypadku też po psychotestach. No i tutaj muszę Cię uspokoić, no jeżeli to jest jakieś tylko badanie okolicznościowe, czyli na przykład pogorszył Ci się wzrok i trzeba dopisać kod na okulary, miałeś terminowe prawo jazdy i lekarz przedłuża Ci jego ważność i to nawet po dłuższej przerwie, na przykład po kilku latach braku ważności, to nie musisz podchodzić powtórnie do egzaminu. Miałem takie przypadki, że na przykład jedna pani zrobiła prawo jazdy w 97, miała je na 5 lat do 2002, potem zapomniała przedłużyć prawa jazdy, bo nie jeździła, przyszła do mnie w 2012, wystarczyło tylko samo moje badanie lekarskie lekarza uprawnionego, aby z powrotem mogła się cieszyć prawem jazdy kategorii B. Czyli nie musisz wtedy powtórnie podchodzić do egzaminu. Idziesz oczywiście do lekarza uprawnionego do badań kierowców. Jak już wspomniałem, jestem też takim lekarzem. No, w przypadku kategorii wyższych dotyczą Cię również psychotesty. Po badaniu dostajesz orzeczenia. Te orzeczenia zanosisz do Wydziału Komunikacji, wypełniasz tam stosowny wniosek, uiszczasz opłaty, wyrabiają Ci nowy dokument i po miesiącu możesz spokojnie siadać za kierownicę. Oczywiście, jak ten nowy dokument otrzymasz. No, nie odnosi się to niestety do sytuacji, kiedy zabrano Ci prawo jazdy za alkohol, czy z jakichkolwiek innych powodów, ale na ponad jeden rok. Jeden rok jest tutaj datą krytyczną pozbawienia Cię prawa jazdy. I wtedy oprócz badań lekarskich i psychotechnicznych musisz zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Oczywiście odnosi się to do szczególnych sytuacji, kiedy zabrano Ci prawo jazdy za alkohol czy z jakichkolwiek innych powodów na ponad jeden rok. No i wtedy oprócz badań lekarskich czy psychotechnicznych musisz jeszcze iść na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. No ale są to naprawdę szczególne sytuacje i mam nadzieję, że nigdy Ci się coś takiego nie przytrafi. Na wszelki wypadek odpukuję w niemalowane, także no lepiej, żebyś się cieszył tym swoim autkiem i prawem jazdy. Co do przyjścia do lekarza bez tych dobranych okularów, w zasadzie może to tylko pogorszyć Twoją sytuację. Lekarz czy psycholog transportu nie będzie wiedział, czy słabo widzisz od samego początku, no, nic nie robisz w tym kierunku, nie masz jakiejś świadomości, że dobry wzrok jest tutaj potrzebny Tobie tylko po to, abyś bezpiecznie jeździł i nie zagrażał innym użytkownikom ruchu drogowego. O roli dobrego wzroku za kierownicą, no chyba Cię nie muszę uświadamiać. No naprawdę nie ma co się wstydzić okularów, trzeba dobrze widzieć i tutaj jest to po prostu dla mnie bezdyskusyjne. A jeżeli tego nie rozumiesz, to po prostu uważam, że się nie nadajesz do prowadzenia samochodu, jeżeli chcesz po prostu jeździć no, ślepy jak kret. W skrajnych przypadkach możesz, przychodząc bez tych okularów, nie przejść badań, jeżeli pogorszenie wzroku było bardzo duże, ale tak bądźmy szczerzy, z reguły
Jeżeli lekarz stwierdzi, że tam problem jest mały, odsyła cię do okulisty celem dobrania okularów czy szkieł kontaktowych. No, oznacza to stratę czasu, jak te okulary już masz. Natomiast, no, jeżeli powiedzmy, no, powiesz, że zapomniałeś się tam wyjąć skądś tam, no to możesz pójść do samochodu czy gdzieś, wziąć te okulary, no i poprosić się o lekarza o dobadanie, no ale to też tak świadczy o jakimś tam skłonnościach do krętactwa. Na tym kończę. Jeżeli Ty miałeś podobne dylematy przed pójściem do lekarza uprawnionego do badań kierowców, szczególnie o tym, czy stracisz to prawko, no ale też możesz mieć jakiekolwiek inne, napisz koniecznie w komentarzach do tego wideo. Szkoda otwarte drzwi wyważać i być może Twoja historia pomoże komuś innemu, ale z identycznym problemem. Koniecznie też zasubskrybuj mój kanał, jak Cię interesują zagadnienia związane z szeroko, naprawdę szeroko pojętą medycyną transportu. W szczególności specjalizuję się w badaniach kierowców. Jest tutaj gdzieś adnotacja subskrybuj w kolorze zielonym. Jest pod wideo adnotacja też subskrybuj w kolorze czerwonym, koło takiego zdjęcia mojego w ładnym zielonym sweterku. No i koniecznie właśnie, jak chcesz otrzymywać takie filmy, dokonaj subskrypcji. Natomiast jeżeli to wideo Ci w czymkolwiek pomogło, daj lajka, daj kciuka. Masz moją zgodę na udostępnienie tego filmiku na swojej stronie internetowej, na Facebooku, naszej klasie, czy gdziekolwiek indziej. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się tutaj na moim blogu badania na prawo jazdy wrocław.com. Tam koniecznie wpadnij klikając w link, który znajduje się w opisie do tego filmu, jeżeli oczywiście oglądasz ten filmik na moim kanale wideo, na kanale YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu, lekarz medycyny pracy i do zobaczenia w moim następnym wideo.